Hej, hej, z tej strony Iza Wilczewska z Białostockiego Teatru Lalek. Siedzę sobie dzisiaj w tej windzie w Książnicy Podlaskiej i mam Wam zarekomendować książkę, jedną z moich ulubionych książek. Może wiecie, a może nie, skończyłam nie tylko Akademię Teatralną, ale skończyłam też Filologię Polską. I na pierwszym roku Filologii Polskiej jedna z wykładowczyń powiedziała, że jak już tylko skończymy te studia, to nie będziemy chcieli czytać. I rzeczywiście było coś takiego, że jak skończyłam studia, to lektur czytać już nie chciałam, ale rzuciłam się w nurt beletrystyki i przepłynęłam przez meandry kryminałów, książek sensacyjnych, romansów, romansideł, bardzo złych książek też, fantastyki, którą bardzo lubię i cenię. A pewnego dnia zatrzymałam się w księgarni przy wysepce z literaturą science fiction. I zupełnie przypadkowo, bo to był przypadek, a przypadki rządzą moim życiem, więc to był dobry przypadek, sięgnęłam po książkę o ciekawym tytule Metro 2033. Autor to jest Dmitrij Głuchowski. Potem było Metro 2034, Metro 2035 tego samego autora, potem całe uniwersum Metro, bo wsiąkam zupełnie w ten nurt, ale nie o tej książce chcę dzisiaj mówić. Dzisiaj chcę mówić o książce tego samego autora, spójrzcie. Ale to nie jest książka science fiction i muszę przyznać, że na początku to było ogromne rozczarowanie. Myślę sobie, no jak to? Sięgam po autora, powinien pisać science fiction, a tutaj mam niespodziankę, to nie jest science fiction, tylko to są opowiadania. To jest zbiór bardzo trafnych opowiadań o Rosji. O, witaj, do niego. Witam. Czytałeś w Rosji? Nie, to musisz przeczytać. Właśnie doszłam do tytułu. To jest zbiór bardzo krótkich i bardzo trafnych opowiadań na temat sytuacji w Rosji, w jaki sposób Rosja jest widziana oczami Rosjanina z młodego pokolenia. I to jest bardzo istotne. Opowiadania są bardzo trafnie rozbudowane, są bardzo krótkie. Jest wstęp, rozwinięcie, zakończenie i przy każdym opowiadaniu jest taka niesamowita puenta. I to mnie chyba najbardziej urzekło. Wszystko to jest doprawione dozą ogromnego poczucia humoru, ale też dozą science fiction, bo w zasadzie, jeśli mówimy o współczesnej sytuacji w Rosji, to chyba to science fiction jest jak najbardziej trafne. W związku z tym zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do sięgnięcia po tę książkę. Witajcie w Rosji. Witajcie w Rosji. Dzień dobry. Czytała Pani może Witajcie w Rosji? Nie. To musi Pani chwilę poczekać, ale zapraszam do sięgnięcia po tę książkę. So why am I here?